Witamy hodowców i hodowczynie. Dzisiaj spotkaliśmy się, zresztą już kolejny i kolejny raz. Jesteśmy po targach. Na targach zadebiutował oczywiście 71. Wystawa Gołębi Pocztowych. To podstawa i targi związane ze sportem gołębiarskim. My na tych targach pokazaliśmy nowy katalog w nowej odsłonie. I ten katalog cieszy się już dużym zainteresowaniem, dlatego że no ja tutaj się postarałem i zawarliśmy w tym katalogu wszystkie informacje odnośnie produktów, czyli takie konkretne, to co też ty, Janek, sugerowałeś, że katalog musi być pełen, to znaczy musi być konkretna, pełna informacja o każdym z produktów, a tak naprawdę o jego składnikach. My na tym filmie pokażemy dokładnie stronę tego katalogu, będzie to widać, więc tutaj wszystko to na przestrzeni zeszłego roku, to co opowiadaliśmy o tych produktach, wszystko to tutaj jest opisane. Dzisiaj chcieliśmy się skupić i powiedzieć o rozpłodzie, przygotowaniu do rozpłodu, bo mamy taki czas, jest styczeń 21 dokładnie dzisiaj, więc duża część hodowców właśnie już się przygotowuje do tego rozpłodu. Ja dwa słowa, resztę Janek, co ja uważam, że na pewno trzeba, jak się trzeba do tego rozpłodu przygotować, na pewno trzeba gołębie zbadać, na pewno trzeba, gołębie muszą być zdrowe, żeby było z tego, z par złożonych, żeby było zdrowe potomstwo gołębie. Ojciec, matka musi być zdrowa, to jest tak jakby podstawa, więc ja się odwołuję tutaj do zdrowia gołębi, raz, że przygotowania, prowadzenia dobrze tego gołębia, ale przede wszystkim do zbadania tego gołębia, czyli te podstawowe kuracje trzeba zrobić, czyli odrobaczanie, odgrzybianie, no sprawdzanie ewentualnie salmonella i badania. Trzeba to, jeśli już jest problem, to trzeba wiedzieć, czym walczyć. I tylko w tym kierunku walczyć, nie ze wszystkimi na ślepo. To tak jakby podstawa tego, żeby to poprowadzić dobrze i wychować pierwszy i kolejny ląd gołębi no młodych, które później będą rywalizowały w całej Polsce, w ogólnopolskich turniejach. No i na wspólnych gołębnikach, tak jak do Ciebie trafiają te gołębie. Tak jak Przemek wspomniałeś, no prawie wszystko powiedziałeś, ale jeszcze tu uzupełnimy parę rzeczy. No przede wszystkim zdrowie gołębi, no to oczywiście podstawa. No myślę, że każdy hodowca jest w stanie ocenić swoim okiem stan zdrowia, jeżeli faktycznie są jakieś rzeczy, które nas niepokoją. A w tym roku tak troszkę, powiedzmy, salmonella dawała jak problem niektórym hodowcom z prostej przyczyny, bo jak są mocne zimy, są mrozy, no to ze zdrowiem nie ma problemów, ale no że były cały czas w tym roku wysokie temperatury, znaczy wysokie, no plusowe temperatury, duża wilgotność, więc to jest idealna pożywka dla salmonelli. Ja już się spotkałem z kilkoma hodowcami, którzy zaczęli podejrzewać, że coś w stadzie jest nie tak, jakieś polewania, coś tam, no. No istnieje taka możliwość, no w moich odczuciach zawsze jesień czy takie wilgotne dni to najczęściej atakuje salmonella albo ona się właśnie wtedy ujawnia, nie? Czyli przed takim parowaniem wartałoby sobie takie badanie zrobić, jeżeli jest coś niepokojącego, no bo jeżeli jest wszystko ok, no to może nie trzeba, nie? Może nie trzeba, bo wiadomo jest to kosztowny proces, takie badanie w kierunku salmonelli, także to no nie każdego może stać, może nie każdy chce aż wyłożyć tyle kasy, nie? Ale jeżeli jest coś niepokojącego, to polecałbym zrobić takie badanie, nie? No i przede wszystkim co? No samiczki, o samiczki trzeba zadbać. Co jest podstawą? Nie wiem jak inni hodowcy, ale u mnie to wygląda w ten sposób, że ja bardzo mocno karmię przez całą zimę gołębie. Ale przed parowaniem no, wartałoby odchudzić te samiczki, bo jeżeli są zatłuszczone, to, no, to mają problem ze znoszeniem jajek, nie jest to równo znoszone w różnych odstępach czasu. No i później ta hodowla jest taka, nie pasuje, bo tak, w pewnym okresie trzeba jakąś kurację narzęsistka, w pewnym okresie coś dla młodych podać, czy jakąś witaminę, czy coś, ale jeden młody dopiero się lęknie, jeszcze gdzieś są jajka, niektóre już się obrączkuje, no jest taki trochę kogiel-mogiel. No wiadomo, że wszyscy chcemy, żeby to jak najrówniej było, a żeby to było równo, to naprawdę samiczki muszą być odchudzone. U mnie to wygląda w ten sposób, że po prostu dietką, lekką karmą odchudzam te samiczki. Samczyki nie muszą być odchudzane z prostej przyczyny, no bo jak przyjdzie już okres tego parowania, to dla nich jest stres, pędzenie, to one i tak nie jedzą, tak się odchudzą same, a zresztą one jajek nie znoszą, więc tu nie ma takiej potrzeby. A myślę, że każdy w okresie tym spoczynku raczej ma rozdzielone gołębie samce od samic, więc można to karmienie robić inaczej. I tu właśnie, bo myśmy tu przygotowali gotowy plan, tak. Ale tak jak wspomniałem, też musi trochę hodowca sam myśleć, dużo logiki przy tym i tak to co przed chwilą powiedziałem, o samiczki trzeba troszkę inaczej zadbać, inaczej o samczyki. No przede wszystkim samiczki dużo minerałów,
minerały, witamina D, wapń, no bo wiadomo, skorupka, wszystko, zwłaszcza, bo jeszcze rozpłodowy gołąb to pół biedy, ale hodowcy też wychowują po gołębiach lotowych. No i ten gołąb jest wyjałowiony z tych minerałów, z tego wszystkiego, jeżeli on nie jest odpowiednio wyposażony, później robią się problemy na wiosnę. Zerwane skrzydła, bo przynajmniej tak w naszych górskich terenach gołębie pół roku stoją. Później jest tak, to jajko, to rozruch, to wszystko naraz i ten gołąb jest nadmiernie obciążony tymi różnymi problemami, że tak powiem, czy tam problemami, no, różnymi tymi obowiązkami można powiedzieć. No i tak się dzieje, że wyskakują problemy, więc koledzy, to trzeba już myśleć. To nie, że przyjdzie kwiecień, zerwane skrzydła i wtedy nagle ludzie oczy otwierają, co mu podać, co mu nalać. No wtedy już jest za późno. Takie rzeczy trzeba wcześniej wyposażyć gołębie, dbać już no, praktycznie cały grudzień, styczeń i po kolei. Zresztą cały rok trzeba dbać, ale wiadomo, przy tym okresie naprawdę trzeba szczególną uwagę zwrócić na te minerały, na to, żeby te gołębie wyposażyć właśnie w te rzeczy, które potrzebują. Każdy hodowca, myślę, wie, co potrzeba, nie? A tak jak mówię, tutaj wszystko reszteśmy rozpisali, minerały, grity, takie rzeczy jak najbardziej. I karma. I karma, oczywiście, no właśnie w przygotowaniu do rozpłodu samiczką lekka, żeby odchudzić je po prostu. No w zależności jak kto prowadzi, bo jeżeli ktoś całą zimę, niektórzy hodowcy owsem czy czymś i one już są, no to takich nie ma sensu odchudzać, ale jeżeli ktoś prowadzi w ten sposób, tak jak ja, że mocno karmi, to trzeba je odchudzić, żeby one po prostu, bo zatłuszczone, no nie chcą znosić równo jajek, no to przede wszystkim to. Janek, pierwsze dwa tygodnie jak są młode? Jak karmić? Jak karmisz? Pierwsze dwa tygodnie, czyli tydzień przed wylęgnięciem się młodych, czyli na mleczko? Bo już mocno białkowa karma. Dużo grochów drobnych, mocno białkowa. Pszenicy też można, bo pszenica jest fajna na odchów. No i no wiadomo, z wszystkim też trzeba uważać. Nie? Przede wszystkim hodowcy cały czas te minerały, grity, takie rzeczy. Oczywiście tutaj właśnie czyli firma Flybed ma super produkt, bo ma minerały w płynie. No ja nie spotkałem się z inną firmą, żeby to robiła. I więc tutaj można też lekko, ale to tak jak już kiedyś to na pewno o tym mówiłem na takim spotkaniu, że nie można się ograniczyć tylko do minerałów w płynie. No muszą dostawać grity, takie rzeczy, ponieważ no, ich żołądek działa na zasadzie młynka, miele, ziarno, więc minerał w płynie no, nie pomoże. Więc musi być te... I to co jeszcze, bo często się spotykam z hodowcami, że przewraca mi się samica przy karmieniu, przy tym. No niestety, jak gołębie albo później hodowcy przychodzą, mówią, dałem tam troszkę gritu, zabić się te gołębie chciały, ale one później tym gritem wymiotują i to. No jeżeli ktoś cały tydzień czy dwa tygodnie nie daje im gritu, bo wiadomo, że one jak karmią młode, no to potrzebują cały czas dla siebie, dla młodych. Jeszcze później zazębia się ten lęk, bo tu młode są dwutygodniowe, gołąb znowu już pędzi na kolejne i ta samica już musi na kolejną skorupkę, kolejne jajka i cały czas jest brak, więc naprawdę trzeba bardzo dużą uwagę skupiać właśnie na tych minerałach, na tym, żeby codziennie coś tam do karmy łyżeczkę dokładać. Nie, że tydzień, dwa nie mają, a nagle jest nawalone tak, że one aż wymiotują od tego, no bo im brakuje tego, one się, przepraszam, wściec chcą, jedzą ile się da. No i to tak wygląda, także cały czas trzeba dbać o to, myśleć codziennie o tym, żeby te gołębie dostawały wszystko na bieżąco. Jeżeli w odpowiednich dawkach umiarkowanych cały czas na pewno nie będzie żadnych problemów i młode będą przepiękne. No. I oczywiście podstawa to, co Przemek wspomniał, no zdrowe gołębie, nie? Tak, bo trzeba pamiętać, że choroby niestety zapisują się i w formie przewlekłej przechodzą na gołębia młodego i później w przypadku... No to żeśmy o tej salmonelli nawet wspominali. To salmonella czy coli, ona sobie znajduje miejsce wtedy, kiedy jest spadek, czyli stres, formy, dokładnie. Przewożeniem gołębi młodych, ona jest tak sobie czeka i czeka na dogodny moment, czyli tego spadku, troszeczkę odporności, wtedy ona się pojawia, niestety atakuje. W gołębia młodego niestety kończy się to bardzo często śmiercią albo jakimiś takimi pośledzeniami, które no, dyskwalifikują tego gołębia w ogóle na przestrzeni, w ogóle dyskwalifikują go. Jak są nosiciele salmonelli, to z tego, co w moich informacji wiadomo i czytałem o tym i rozmawiałem z różnymi lekarzami weterynarii, to po prostu nawet przez skorupkę jajka od rodzica potrafi przeniknąć i często zdarza się tak, że młode podczas klucia nawet padają albo dwu-trzydniowe i nie idzie po prostu nic wychować po takiej parze, dlatego trzeba zwracać uwagę. No i tak jak wspomniałem, sprzątać i dezynfekować gołębniki. Gołębnik jest to miejscem przetrwalnikowym dla tego typu patogenów. Tutaj... Zwłaszcza tak jak były te sprzyjające warunki, tak jak teraz, bo teraz przynajmniej u nas wiesz, zima, przyszły przymrozki, więc w naszym terenie może w tym momencie już będzie trochę łatwiej.
Myślę, że tyle chyba, że jeszcze coś Przemek chce dodać. Tak, myślę, że takich informacji podstawowych tyle. Tak jak zwykle, jeśli będą pytania, zapraszam do telefonów, do pisania, do mnie, do Janka. Jak nie odzwaniamy, jak nie odbieramy, to odzwaniamy, odpisujemy. Na pewno ten kontakt będzie z naszej strony. Pomożemy. Nie ma problemu, na pewno pomożemy. Także pozdrawiamy wszystkich hodowców. No i zachęcamy do zapoznania się właśnie z tym nowym katalogiem z firmy Transfit, linia produktów FlyVet. No i jeszcze chciałem dodać, że tutaj właśnie te programy żywieniowe są mojego autorstwa, także tutaj nawet jeżeli chodzi o to już te plany, to też można jak najbardziej dzwonić i pytać, bo wiadomo, to jest taka, tak jak zawsze wspominamy, baza, sugestia, a to trzeba modyfikować, bo to co przed chwilą wspomniałem, inaczej samczyki, inaczej samiczki, no i cały czas to tak wygląda, że no myśleć trzeba cały czas, w każdym momencie prowadzenia hodowli. Także tyle hodowcy. Dobrych lęgów na dzisiaj. Kończymy i dobrych lęgów. Dobry lot. Pozdrawiamy, dobry lot.